Bardzo mi miło, dziękuję. Ja chciałem się podzielić paroma takimi refleksjami, które jakoś nasunęły mi się w czasie ostatnich tak naprawdę kilku lat. One jakoś stopniowo dojrzewałem to jakoś tak stopniowo się pojawiało. Część tych rzeczy jakoś zostało ujęte i stanowi przedmiot mojego doktoratu. Część jest oczywiście tutaj zmieniona na potrzeby i realia tego seminarium, ale z grubsza to są takie jakieś moje luźne przemyślenia, bo jak być może część z Państwa wie, ja pracowałem jakiś czas w Narodowym Banku Polskim, w Departamencie Operacji Krajowych i Departament Operacji Krajowych to jest taki departament, o ile wiem, to każdy bank centralny posiada taki departament, on się różnie nazywa, w WBC to jest Market Operations się nazywa, tam w Banku Anglii Sterling Market Operations, nie ma to znaczenia, w każdym razie generalnie Departament Operacyjny, czy Departament Operacji Krajowych to jest taki departament, który zajmuje się realizacją polityki pieniężnej w praktyce. Mnie to po prostu kiedyś interesowało i chciałem to zrozumieć. No i co prawda, oczywiście jest tak, że nie trzeba być koniecznie ptakiem, żeby coś wiedzieć o lataniu, ale no jakoś tak się potoczyły akurat koleje moje, że miałem taką okazję zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. No i ten referat, który tutaj chciałem przedstawić, te parę myśli, to jest jakoś pokłosie tego okresu. Także tytuł jest, tak jak widać, Sposób na rynek międzybankowy, może trochę prowokacyjnie. I struktura prezentacji, tak jak ja to widzę, mam nadzieję, że to rzeczywiście, ten układ slajdów rzeczywiście odpowiada temu, co tutaj napisałem. Ale generalnie logika, jaką bym chciał pokazać, jest taka. Ale najpierw powiem trochę, bo nie wszyscy są czy ekonomistami, czy nie wszyscy mają jakieś finansowe taki background, więc trochę opowiem o tym, co to jest w ogóle rynek międzybankowy, czy jak ja go rozumiem tutaj na potrzeby tego referatu. Potem powiem, jaką on pełni rolę w realizacji polityki pieniężnej, czy dlaczego jest ważny z punktu widzenia banków centralnych. Co się dzieje? To jest nieostry obraz na pewno. To okulary trzeba. Nie ma to jak dobra obsługa techniczna zawsze. Także potem trochę powiem o tym, jaką rolę pełni rynek międzybankowy w polityce pieniężnej. Postawię takie trochę bardziej ogólne pytanie, które być może nie wszyscy się ze mną zgodzą. W ogóle dopuszczam to jak najbardziej, no to jest tylko jakiś tam mój pogląd. To znaczy zastanowię się, czy rynek międzybankowy, tak jak ja go rozumiem i jak to przedstawię za chwilę, w ogóle można nazwać w sensowny sposób rynkiem, czy on podziela cechy rynku, tak jak się to rozumie w ekonomii austriackiej, czy w jakiejś takiej dominującej ekonomii, mikroekonomii neoklasycznej. I także zadam to pytanie i spróbuję zasugerować jakieś odpowiedzi. A jeśli nie, no i to już zdradza, jaka jest moja tutaj odpowiedź, to pytanie, którym chciałbym zakończyć, jest takie, czy powinno się wobec tego zlikwidować. No i jak można by to zrobić, prawda? Znaczy właśnie to, jak to zrobić, to się pojawi wcześniej. Ale postaram się i na to pytanie odpowiedzi udzielić. Także bądźcie ze mną. Ja rozumiem rynek międzybankowy mniej więcej w taki sposób, że oczywiście to jest, można to sobie definiować dowolnie. On też ma bardzo dużo różnych segmentów. Generalnie rynek międzybankowy to jest oczywiście rynek taki, na którym kontrahentami czy podmiotami, które zawierają transakcje, są banki. To segmentów jest bardzo dużo, natomiast to, co mnie będzie interesowało, to jest taki rynek depozytów międzybankowych. Takich transakcji, mówiąc inaczej, transakcji lokacyjnych, których jeden bank pożycza środki drugiemu bankowi. Także rynek międzybankowy to jest taki rynek hurtowych depozytów, które zawierają, które lokują i przyjmują banki nawzajem między sobą. Tak, żeby trochę pokazać, jak to wygląda, tu jest jakiś taki szereg czasowy pokazujący, jak
proszę zignorować ten czerwony szereg, nie, ten czerwoną linię, on nie jest istotny, natomiast jakby to jest to, co zostaje z rynku międzybankowego w statystykach monetarnych, to jest wolumen dziennych obrotów na rynku, to znaczy to, ile środków faktycznie zostało wymienionych, tak żeby Państwu dać jakieś takie przybliżenie, co to znaczy, jak duży może być taki depozyt. No taki depozyt średnio ma 150 milionów złotych. Oczywiście są większe, są często takie 300 milionów, no bardzo różnie, ale generalnie to są kwoty setek milionów, nie tam paru tysięcy, tak? Około 100 transakcji, takich jest par transakcji dziennie. I zdecydowana większość z nich, 90 kilka procent, no pod 100%, to są transakcje o okresie zapadalności jednego dnia. Jak się w finansach to nazywa ten termin overnight, czyli z dnia na dzień. Czyli bank pożycza, czy lokuje u kogoś depozyt na jeden dzień i następnego dnia otrzymuje go z powrotem. Oczywiście bardzo możliwe jest, że kolejnego dnia ta transakcja zostaje powtórzona, to znaczy bank pożycza drugiemu bankowi, lokuje w drugim banku depozyt na jeden dzień, no i następnego dnia odnawiają te transakcje, ale ona znów ma termin jednego dnia. To jest najwygodniejszy, najbardziej efektywny dla banków sposób zarządzania płynnością, no bo no wiadomo, na bieżąco jakby mogą dostosowywać swoją pozycję płynnościową do jakichś tam szoków czy wypłaty depozytów, prawda, no bardzo różnie. Jakby funkcje tego, jakie są funkcje, właśnie czemu ten rynek międzybankowy służy? No jego, to co zaraz pokażę, to że główną funkcją i tak naprawdę większość tych obrotów jest pochodną transakcji zawieranych w takiej realnej gospodarce. To znaczy, czy to między przedsiębiorstwami, czy to normalnie klientami detalicznymi. Zaraz powiem, jak to w praktyce wygląda. Zdecydowana większość czy może duża część tych transakcji wynika z tego, że po prostu to jest jakby odwrócenie transakcji, które zachodzą w sferze realnej. Zaraz wytłumaczę, co mam na myśli. A nie wiem, no druga taka funkcja to jest to, że ten rynek służy zapewnianiu środków na bieżącą działalność dealing roomu, no, czyli tego miejsca w banku, w którym do tego nie wiem, no serca, czy jak to nazwać, no, w każdym razie tego miejsca, w którym, no, w którym siedzą traderzy i zawierają transakcje, no i oni muszą skądś te środki wziąć, no i też za te środki odpowiada dział, który się zajmuje płynnością. No i jeszcze dodatkowo zarządzanie saldem rezerwy obowiązkowej. Jak pewnie duża część osób wie, Narodowy Bank Polski, ale też inne banki centralne narzucają na banki komercyjne obowiązek utrzymywania rezerwy obowiązkowej. No to jest jakaś tam część, innymi słowy, jakiś ułamek przyjętych od klientów depozytów. Banki muszą, nie mogą przeznaczyć tego na działalność kredytową, muszą to, mówiąc obrazowo, zostawić w banku centralnym. No i ta rezerwa obowiązkowa nie jest utrzymywana każdego dnia. To nie jest tak, że jak bank, załóżmy, ma 100 depozytów, przyjął depozyty o wartości 100, powiedzmy, że dla uproszczenia rezerwa obowiązkowa wynosi 5%. To nie jest tak, że z tych 100 bank musi utrzymywać każdego dnia w banku centralnym 5 jednostek z tych 100. To jest tak, że ta rezerwa obowiązkowa jest uśredniona. To znaczy, że w okresie utrzymywania, który zazwyczaj trwa jeden miesiąc, bank musi średnio w miesiącu utrzymywać dokładnie te 5% bazy depozytowej, czyli jak ma nie wiem, jednego dnia 5, czy jednego dnia 10, drugiego dnia może być 0, no i oczywiście to średnia za te 2 dni wynosi 5. No i tak samo przez cały miesiąc. Czyli jakby jest tutaj pewna gra, to szczególnie jak się właśnie pracuje w takim, czy jak się widzi trochę pracę takiego departamentu operacyjnego banku centralnego, to widać bardzo wyraźnie, że jakby ta realizacja polityki pieniężnej, o czym zaraz będę mówił, no to przypomina trochę taką grę banku centralnego z dealerami, którzy zajmują się, czyli tymi dealerami w banku, którzy zajmują się zarządzaniem rezerwą obowiązkową. No oni mają różne preferencje, na przykład na początku miesiąca zazwyczaj bardzo wysokie salda utrzymują, potem, żeby sobie już zapewnić na początku, jakby od początku sobie zapewnić utrzymanie rezerwy, no a potem już mają większą swobodę. No bardzo różne gry i koncepcje można tam sobie pomyśleć.
No ale generalnie no, to jest takie, to takie są te główne funkcje, przynajmniej tak jak ja je rozumiem i tak jak ja je postrzegam. Dobra, teraz wytłumaczę trochę na przykładzie, bo być może nie jest to takie do końca jasne, jak to jest, że ten rynek międzybankowy buforuje płatności w sferze realnej. No to wyobraźmy sobie, że mamy dwa banki, takie zupełnie sobie przeciętne. I wyobraźmy sobie, że mamy transakcje pomiędzy dwojgiem osób. Dwie są dwie osoby, jedna załóżmy kupuje laptopa od drugiej. No i dokonuje się to w ten sposób, że po prostu załóżmy, no, nie płaci gotówką za tego laptopa, tylko robi przelew. Czyli przelewa środki ze swojego banku Goldman Sachs do banku Lehman Sisters. No to są jakiś tam w pewnym punkcie dnia jest jakaś taka sesja, w której banki rzeczywiście te środki przelewają. Jakby to, że powiedzmy pan X kupuje laptopa od pani Y, to znaczy pani Y daje panu X laptopa, no a pan X, nie pomieszał teraz, kto jest XY, ale w każdym razie ta osoba, która kupuje laptopa, daje jakby zlecenie do swojego banku, żeby obciążyć jego rachunek, no i uznać rachunek kontrahenta, czyli tej osoby, od której kupił laptopa. No i rzeczywiście bank musi wtedy te środki faktycznie przelać. No czasem to jest tak, że on nie przelewa ich, zależnie od wielkości transakcji, też układu, sposobów w jakichś takich jakby instytucjonalnych systemie płatniczym, on może nie przelewać ich wszystkich naraz, może zaczekać, aż mu się większa ilość transakcji nagromadzi. No jest bardzo różne, ale to nie zmienia istoty rzeczy. W każdym razie po tym przelewie sytuacja jest taka, że nagle jakby no, pan Goldman Sachs jak zaczynał dzień, no to nie brał pod uwagę, że pan X pójdzie akurat na zakupy kupić laptopa od pani Y. Więc jakby dla niego ta transakcja jest no, pewnym szokiem. Znaczy on o tym to taki to anglicyzm, no. Jest niespodzianką, nazwijmy go. No i jak może sobie z tym, znaczy innymi słowy, musiał jakby obciążyć swój rachunek, bo tak to jest, jeżeli bank przelewa na rachunek drugiego banku, no to oba banki mają rachunki w Narodowym Banku Polskim, czyli jakby rachunek jednego banku jest obciążony, a drugiego uznany w tej samej kwocie. No i dla obu banków jest to powiedzmy niespodzianka. Dla jednego może negatywna, dla drugiego trochę bardziej pozytywna, no bo nagle Lehman Sisters ma więcej niż Goldman Sachs. No i jakby sytuacja jest dla obu w pewnym sensie niekomfortowa, albo raczej skłania je do tego, żeby zneutralizować te płatności w sferze realnej, czyli przelać środki z Lehman Sisters do Goldman Sachs. Znaczy innymi słowy, Goldman Sachs musi pożyczyć te pieniądze, które przelał poprzednio do banku Lehman Sisters. Czyli jakby robimy taką odwrotność tego. Oczywiście, tak jak powiedziałem, te transakcje mogą być jakoś znetowane, połączone w większym pakiecie itd., itd., itd. To są wszystko szczegóły instytucjonalne, które nie mają znaczenia. Chodzi o to, żeby zrozumieć, jak to się dzieje. No, że ktoś komuś płaci, bank tej osoby musi wykonać przelew, czyli nagle na koniec dnia ma takie niebezpieczeństwo, że skończy z mniejszym stanem na rachunku w banku centralnym niż planował, a drugi bank okazuje się, że skończy, ma szansę dużo skończyć dzień z większym stanem rachunku niż planował. No i teraz pamiętajcie Państwo, że tak jak mówiłem, wszystkie te banki utrzymują swoją rezerwę w banku centralnym, czy przez jakiś tam ustalony okres czasu muszą utrzymywać taki, a nie inny poziom środków w banku centralnym. No i jakby z tego wynika, że one, że te niespodzianki nie są dla nich takie, te niespodzianki płynnościowe są, nie są dla nich takim zupełnie obojętnym zjawiskiem. One muszą jakoś próbować to odwrócić. No i robią to właśnie tak, że tę samą kwotę sobie pożyczają. Także jest to takie trochę, jest to taka trochę zabawa. No, bo mnie to, jak ja po raz pierwszy to zrozumiałem, to przyznam szczerze, nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, bo jakoś to jest tak bardziej banalne niż się wydaje. I tutaj pokazałem tylko jak dalsza część takich charakterystyk instytucjonalnej, jakiego typu transakcje. Nie jest to bardzo ważne, ale chciałem tylko pokazać, że jakby na cały rynek międzybankowy w ogóle jest, to po lewej to jest Polska, to są poszczególne lata, to jakby cały rynek jest zdominowany przez takie właśnie transakcje depozytowe, takie transakcje lokacyjne. To jest tam 80% wszystkich transakcji między bankami w Polsce, to są właśnie takie transakcje, że
bank jeden pożycza środki bankowi drugiemu, bo ma mniej pieniędzy niż się spodziewał, a bank drugi ma więcej niż się spodziewał. I teraz, no i to jest jakby taka garść instytucjonalnych szczegółów, które no są jakby, musiałem to powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy. A teraz chciałem trochę powiedzieć o tym, jakie miejsce zajmuje rynek międzybankowy w realizacji polityki pieniężnej. No jak pewnie większość osób wie, nie wiem, czy wszyscy śledzą, no ale co jakiś czas spotyka się Rada Polityki Pieniężnej, nasza dzielna. Ja tutaj przedstawiłem ich na zdjęciu, to może takie trochę niewyraźnie, ale są. I oni się generalnie raz na jakiś czas spotykają, mają takie dwudniowe posiedzenia. Na pierwszym dniu staw, czyli obsługa, znaczy pracownicy banku dają, znaczy różne, prezentują różne materiały analityczne, a na drugim dniu posiedzenia, które już jest tajne, tylko członkowie się spotykają, przekonują siebie nawzajem, no i podejmują jakąś decyzję. No i tak jakby wszyscy wiedzą, ta decyzja to jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Zazwyczaj to jest tak, że po burzliwych dyskusjach lub nie, komunikat wygląda mniej więcej tak, że wychodzi prezes i mówi coś takiego: Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o na przykład 0,25 punkta procentowego do poziomu 4,75%. No to jest akurat z postacji podwyżki, ale oczywiście może być obniżka, ale generalnie no to co chciałem tutaj pokazać, no to, że Rada czy Bank Centralny, to jest bardzo istotne, nie działa tak jak może jakby jak to w podręcznikach czasem jest przedstawiane, że Rada na przykład dochodzi do wniosku, że należy zwiększyć podaż pieniądza o x procent albo zmniejszyć podaż pieniądza o x procent. Generalnie decyzja dotyczy zawsze wysokości stóp procentowych i zresztą nawet, już miałem z kimś rozmowę, nawet jak się przeczyta stenogramy z posiedzeń albo nawet wypowiedzi banków centralnych, nie wiem, tam rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych, to też jakby mimo tego, że oczywiście czas kryzysowy jest taki trochę nietypowy i coraz bardziej można odnieść wrażenie, że banki tak naprawdę robią, że to jest takie gaszenie pożaru, w ogóle w tym nie ma już żadnego porządku, żadnej doktryny, wszystko jest jakby takie ad hoc, no to jednak też jak na przykład przypominam sobie, że Ben Bernanke uzasadniał wprowadzenie tego programu Credit Easing, tak jak go nazywał, to jakby kładł nacisk na stopy procentowe, no tylko nie takie tradycyjnie bardzo krótkie, tylko właśnie z rentowności obligacji, że jakby chodzi nie o to, żeby zwiększyć podaż pieniądza jako taką, ale żeby wpłynąć na poziom, nie wiem, długoterminowych stóp procentowych, czy jakby poziom stóp procentowych na innych segmentach rynku. No nieważne, w każdym razie to, co chcę przekazać, to że w każdym razie w Polsce, jak Rada Polityki Pieniężnej się spotyka, to ten komunikat dotyczy wysokości stóp procentowych. No i jak oni już się spotkają, jak już ustalą, podejmą decyzję i ją ogłoszą, no to następuje taka chwila, o której większość z tych, żeby było jasne, członków Rady Polityki Pieniężnej nie ma zielonego pojęcia. To znaczy, zachodzi konieczność sprawienia, żeby te stopy rzeczywiście były takie, jak oni zadekretowali. I to jest z reguły taki moment, w którym jakby oni zupełnie się wyłączają, nie mają z tym już żadnego związku. Tym się zajmuje właśnie Departament Operacji Krajowych zazwyczaj, który jakby musi podjąć takie działania, które doprowadzą do tego, że te stopy się rzeczywiście ustalą na takim poziomie, jak sobie życzy Rada. No bo jakby odszyfrowując dalej ten komunikat, on mówi mniej więcej tyle, że Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP, ale tak naprawdę postanowiła zwiększyć cel dla rynkowych stóp procentowych od 0,25 punkta procentowego. Znaczy innymi słowy, Rada Polityki Pieniężnej zadekretowała, że stopy na rynku międzybankowym powinny być takie, a nie inne. No i teraz jest pytanie o to, jak ta dekretacja przekłada się na rzeczywistość. No bo to nie jest tak mimo wszystko, że żyjemy w... chociaż może, ale że żyjemy w świecie gospodarki centralnie planowanej, to znaczy, że jakby po prostu Rada administruje, mówi, że jakieś tam stopy będą, no i
i banki się meldują i rzeczywiście tak robią. No tak to może w Chinach działa, ale w Polsce jest jednak jakiś rynek, o którym ja mówiłem, na którym są jakieś transakcje przecież między bankami. Nie jest tak, że te stopy są po prostu rzucone i one jakby, banki przychodzą grzecznie na dywanik i mówią tak, od jutra podnosimy, tyle będziemy wnosić. Nie. Jest cała, to już jest spóźnione w stosunku do tego, co powiedziałem, czyli po podjęciu decyzji bank centralny musi zaimplementować, brzydkie słowo, zrealizować, jakby wdrożyć i zrobić coś, żeby stopy procentowe faktycznie kształtowały się na takim poziomie, jak bank centralny sobie tego życzy. No i tu przy, oczywiście, nie wiem, wydaje mi się, że to może być słabo widać, nie wiem, czy to zabiegi Maćka coś pomogą, ale w każdym razie zależało mi na tym, żeby pokazać na wykresie cały przekrój, to znaczy różne stopy procentowe o różnych terminach zapadalności. No i jakby tą taką najbardziej, no zdaję sobie sprawę, że tego prawie w Australii nie widać, no ale ta, przy której jest ta niebieska, czy ta czarna, tutaj, to jest ta stopa, którą ustala bank centralny. To jest jakby ten referencyjny cel, który ustala. I widać, że z grubsza te rynkowe stawki w tym mniej więcej kierunku, co stopy banku centralnego podążają. Mówię mniej więcej, bo można odnieść wrażenie właśnie z tego wykresu, że mniej niż więcej. To znaczy, jest więcej zmienności niż by może intuicyjnie powinno być, no ale do tego wrócimy za moment. W każdym razie no jakby to jest ten produkt, który wypluwa rynek międzybankowy. Znaczy można sobie myśleć tak, że jest Rada Polityki Pieniężnej, jest jakiś input w postaci tej decyzji, potem jest taki black box, czyli rynek międzybankowy, no i jest output, czyli to, co ten rynek wypluwa, no to jest jakaś tam struktura rynkowych stóp procentowych. No i teraz ja bym się chciał właśnie dalej zastanowić nad tym black boxem. Jak to jest dokładnie, że Rada Polityki Pieniężnej ten poziom pożądany stóp egzekwuje? To jest tak, że instrumentarium, które mają do dyspozycji banki centralne, jest, no, bywa niezwykle egzotyczne. W sensie, że jakby narzędzie jest, znaczy takie podstawowe narzędzia to są właściwie dwa: operacje otwartego rynku i operacje depozytowo-kredytowe. Różnica między nimi jest taka, że operacje, znaczy one generalnie służą temu samemu, znaczy mają służyć zmianie pozycji płynnościowej banków komercyjnych względem banku centralnego. Ale różnica jest taka, że operacje otwartego rynku są przeprowadzane z inicjatywy banku centralnego. To znaczy, to bank centralny mówi, no powiedzmy w piątek, tak jak jest w Polsce, w piątek o 10 ogłaszam przetarg i można przyjść do mnie i, nie wiem, kupić albo sprzedać papiery i zasilić się w płynność lub ją zostawić, no to też w zależności, już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo o tym można by gadać nieskończoność. Ale generalnie jakby operacje otwartego rynku polegają na tym, że to są operacje z inicjatywy banku centralnego. Z kolei operacje te depozytowo-kredytowe, o których też jeszcze zaraz powiem, to są takie operacje, w których inicjatywa jest całkowicie po stronie banków komercyjnych. To znaczy, no to jest operacje depozytowo-kredytowe, nazywają się tak nie bez przyczyny, znaczy jest depozyt i kredyt. Rentowności tych operacji są z góry ustalone. Każdy bank może w dowolnej chwili przyjść do banku centralnego i złożyć depozyt po jakiejś stopie i uzyskać kredyt po jakiejś stopie. Każdego dnia, właściwie od, nie wiem, chyba 8.30 do 17.00, jakby po zamknięciu już rynku, po zbilansowaniu, nazwijmy to, swoich pozycji, czy jakby jak już bank zmiarkowo popatrzył, ile tam ma tych środków, okazuje mu się, że ma za mało, może przyjść do banku każdego dnia centralnego i sobie dobrać, albo jak ma za dużo, to zostawić. I oczywiście jest tak, że zarówno rentowności operacji depozytowo-kredytowych, jak rentowności operacji otwartego rynku, czyli innymi słowy stopy procentowe, po której bank centralny oferuje kredyt, przyjmuje depozyt od banków, bank centralny przyjmuje kredyt od depozytów banków komercyjnych, są właśnie powiązane z tą stopą, którą bank centralny ogłasza. Czyli to nie jest tak, że bank centralny narzuca poziom stóp procentowych bankom komercyjnym wprost. To jest raczej łagodna perswazja, w tym sensie, że bank centralny po prostu mówi im, że od dzisiaj czy od jutra przychodzicie do mnie i dostajecie środki po takiej, a nie innej stopie. I w praktyce
to, tak jak powiedziałem, egzotyka tego instrumentarium jest olbrzymia, bo te operacje otwartego rynku bardzo się różnią i jakby jak popatrzeć na dwa różne banki centralne, to prawie nigdy się nie znajdzie takich, które stosują jednakowe instrumentarium, to znaczy są bardzo duże różnice występują w zakresie częstotliwości i tenorów, czyli okresów zapadalności, na jakie banki centralne oferują środki albo przyjmują. Jedne wchodzą kilka razy dziennie, jak chyba Bank Kanady, inne raz na dwa tygodnie, jak tam Bank Czech. To można by tu naprawdę całe, a jeszcze pewnie są mniej jakieś, które jeszcze rzadziej wchodzą. Wszystko to oczywiście ma znaczenie. Są takie, które są z pulą, bez pól, czyli Bank Centralny na przykład mówi, że w piątek będzie przetarg papierów, można przyjść do mnie, ale od razu mówię, że maksymalna pula, jaką jestem w stanie przyjąć, czy oddać, to wynosi, nie wiem, tam 12 miliardów. Mogą być o stopie stałej lub zmiennej, to znaczy mogą być o takiej stopie, która się zmienia w zależności od wysokości oferty przysłanej przez bank komercyjny lub jest ustalona sztywno. Może być to według aukcji amerykańskiej albo holenderskiej, czy jakby takiej aukcji, w której każdy dostaje środki po takiej ofercie, jaką zgłosił, po takiej cenie, jaką zaoferował, albo wszyscy dostają po jednej tej samej. Naprawdę jest to tak niesamowicie, jak się nad tym zastanowić i chcieć to zgłębić, jest to tak niesamowicie skomplikowane. Tyle różnych jest możliwości. A co więcej, jakby jeszcze mam takie wrażenie, że jest nie do końca dobre rozumienie tego, jak to wszystko na siebie wzajemnie oddziałuje. Oprócz tego, że są te operacje, które bardzo się od siebie różnią, są aktualizowane codziennie i publikowane w serwisach informacyjnych prognozy płynności, które też mają bankom ułatwić zarządzanie własną pozycją płynnościową. To znaczy, ja tutaj wydrukowałem, oczywiście tego w ogóle nie widać niestety, przepraszam, ale to jest taki sposób, w jaki bank centralny porozumiewa się z bankami komercyjnymi. To jest przez tak za pośrednictwem takiego systemu, no takiego dealerskiej wersji takiego systemu Reuters. Polega to na tym, że jest tam strona NBP, NBPM czy NBPT, no i tam bank na tej stronie publikuje szczegóły oferowanej przez siebie operacji. No i jakby z tego wszystkiego patrzą, dealerzy wiedzą, już są nauczeni, że tam, nie wiem, o 8.30 muszą sprawdzić tą stronę. Wchodzą, niektórzy zapominają i wtedy się nie zjawiają na przykład, bo to jest też czynnik ludzki, ale jakby oni są nauczeni, że tam mają przyjść, tam biorą informacje, no i potem już przez również za pośrednictwem tego systemu albo telefonicznie zawierają, zgłaszają swoje oferty. A tutaj jest strona również systemu Reuters, taka informacyjna, w której bank centralny publikuje każdego dnia poziom płynności, znaczy poziom, czyli zagregowany stan wszystkich, stan rachunków wszystkich banków, jakie prowadzą u niego rachunki, podaje zagregowany stan tych środków. No i to jest ta prognoza, o której mówiłem, która też jest aktualizowana chyba co kilka dni jest aktualizowana, czy może codziennie, już przepraszam, nie chcę mieszać, ale w każdym razie bardzo często aktualizowana prognoza, czyli jakby bank centralny podaje, ile się spodziewa, że w kolejnym tygodniu, jakie będą wynosić poziomy, jakie będą poziomy tych zagregowanych środków, no co też ma ułatwić bankom komercyjnym zarządzanie tą płynnością. O operacjach depozytowo-kredytowych już mówiłem. Znaczy wszystkie te, całe skomplikowanie tego instrumentarium ma doprowadzić do jednego. Ma sprawić, żeby stopy na rynku międzybankowym były na takim poziomie, jak sobie tego życzy bank centralny. Wszystkie te skomplikowane, znaczy może to nie wygląda skomplikowanie, jak ja tak o tym mówię, ale rzeczywiście to multum tych operacji i ich mnogość i zróżnicowanie naprawdę może przywrócić może naprawdę zawrót głowy niezły spowodować. I jakby cała ta wielka machina jest nakierowana na jeden cel, na sprawienie, żeby stawki na rynku międzybankowym kształtowały się tak, jak sobie życzy tego, na tym poziomie, którym życzy sobie tego bank centralny. No i tutaj jest jakby taki, pokazałem dwa slajdy z dziennymi różnicami stawek na rynku międzybankowym. To są dziesiąte części procenta, czyli jak to jest 0,4, to należy to odczytywać jako 0,4 punkta procentowego, czyli 40 punktów bazowych, 80, 120.
I to w strefie euro i Wielkiej Brytanii, czyli nawet tu można powiedzieć prymusów, takich, do których polski bank centralny jeździ na szkolić się, oni nas tam pouczają, jak to należy robić i tak dalej. To jest takie. Nawet widać u nich, że ten szum w tych stawkach rynkowych jest znaczny. No one się z dnia na dzień bardzo wahają. Nawet tu właśnie, tak jak mówię, prymusów. No, w Polsce to już nawet nie wspomnę, że ta zmienność jest olbrzymia. Tu zaznaczyłem tym czarnym kolorem, to jest ta właśnie podstawowa stopa procentowa, na którym, znaczy to jest ten poziom, na którym bank centralny chciałby widzieć stopy rynkowe. To jest stopa rynkowa faktyczna, overnightowa, a to są te rentowności operacji depozytowo-kredytowych. Jedna jest 150 punktów procentowych, czyli 1,5 punktu procentowego niżej niż ta stopa podstawowa inflacyjna, a druga jest Lombard jest, czy kredyt jest 1,5 punktu procentowego wyżej, czyli razem ten cały korytarz ma 300 punktów bazowych, 3 punkty procentowe, co oznacza mniej więcej tyle, że jakby minimalne, czy maksymalne odchylenie tych stóp procentowych wokół ustalonego przez NBP poziomu może wynieść 1,5 punktu procentowego. No i widać, że to jest zmienność jest olbrzymia. No nie przypomina to jakby takiego ładnego szeregu, jaki można by sobie chcieć. I jakiś bardzo często Rada się też oburza, że te stopy, oni tam coś ustalają, a to w ogóle nijak ma się do takich ustaleń. To w ogóle, o co w ogóle chodzi? No wyjaśnienia tego stanu rzeczy są utrudnione, dlatego że jakby z moich doświadczeń wynika, że ani oni tego za bardzo nie rozumieją, ani nie ma też takiej pełnej świadomości, jak to działa u tych, którzy mają to robić, więc jakby takie trochę jest jak to głuchy ślepego prowadzi, no taka trochę, albo ślepy głuchego. Żeby było jasne, to można w prosty sposób wyeliminować tę całą zmienność. Znaczy, oprócz jakichś takich drastycznych, administracyjnych kontroli, można wprowadzić bardzo proste rozwiązanie. To jest jakby zmodyfikowane na użytek tej prezentacji, zmodyfikowany ten korytarz z poprzedniego slajdu, prawda? Znaczy, tu jest tak samo, jest ta stopa podstawowa, no i są te stawki takie graniczne. To są te stopy, po których każdego dnia bank komercyjny może przyjść do banku centralnego i dostać kredyt i po takiej stopie depozytowej złożyć. No i jasne jest, że jeżeli bank centralny wyznacza takie graniczne poziomy, po których jest w stanie przyjmować lub udzielać środków, no to te stopy rynkowe będą się wahać pomiędzy tymi przedziałami. No więc jakby najbardziej prosty i oczywisty sposób wyeliminowania zmienności stawek rynkowych byłby taki, żeby zawęzić ten korytarz do zera. To znaczy sprawić, żeby bank centralny pożyczał bankom komercyjnym pieniądze dokładnie po tej samej stopie, po której by je przyjmował. No, wówczas jakby ten spread, czyli różnica pomiędzy tymi stopami skompresowałaby się do zera, wyglądałoby to tak, no i jakby no nie byłoby powodu żadnego, żeby stawki rynkowe miały się odchylić od tego poziomu, no bo każdy woli zrobić transakcję z bankiem centralnym, no po co ma robić z bankiem drugim komercyjnym, może zrobić z bankiem centralnym każdego dnia, o każdej dowolnej porze, nawet po zamknięciu rynku, to byłaby perfekcyjna stabilność stóp rynkowych. Ale to miałoby zasadniczą wadę, to znaczy oczywiście ja nie twierdzę, że w bankach centralnych nie ma ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, że można by coś takiego zrobić. Może nie w Radzie Polityki Pieniężnej, ale w Departamencie Operacyjnym są ludzie, którzy to doskonale rozumieją. Dlaczego w takim razie, skoro mają prikaz od Rady Polityki Pieniężnej, żeby ustawić stopy na pożądanym poziomie, dlaczego odwołują się do takiego dziwnego, takiego egzotycznego i skomplikowanego systemu, którego naprawdę ciężko jest zrozumieć? Ojej, 10 minut. Dlaczego nie posłużą się tym znacznie prostszym rozwiązaniem, tym, które ja tutaj pokazałem? No, te wszystkie komplikacje są, proszę Państwa, po to, jak się zapyta wprost, postawi takie pytanie, to się okaże, te wszystkie komplikacje są po to, w jednym celu, żeby mógł istnieć rynek międzybankowy. I to jest taka standardowa odpowiedź.
Dlaczego nie eliminujemy, w większym stopniu nie eliminujemy zmienności stóp procentowych? Dlatego, że chcemy utrzymać rynek międzybankowy, prawda? No bo jeszcze wrócę tutaj. Tutaj, tak jak powiedziałem, rynku by nie było. Nikt nie miałby żadnego interesu, żaden bank nie miałby, żeby robić transakcje z innym bankiem. Siedzieliby tylko i pukaliby do drzwi banku centralnego i tam dostawali środki albo lokowali w banku centralnym. Ale z jakiegoś powodu banki centralne uważają, że ten rynek międzybankowy jest bardzo potrzebny i to można usłyszeć, to pytanie zadawałem w różnych miejscach, nie tylko u nas w Polsce, ale też jak jeździłem tam różne delegacje, to i w Europejskim Banku Centralnym, i w Banku Anglii. Zadawałem to samo pytanie i w zasadzie trzy różne hipotezy, czy tam trzy różne odpowiedzi dostawałem. Z grubsza, oczywiście tam się trochę różniły, czasem połączeniem, ale pierwsza była taka, że musi istnieć rynek międzybankowy, żeby banki komercyjne mogły zarządzać swoją pozycją płynnościową. No to jest w ewidentny sposób nieprawda, znaczy no to dowodzi kompletnego niezrozumienia tego, znaczy bo one w tym korytarzu zerowym, takim, gdzie nie ma zmienności stóp procentowych, też mogą doskonale zarządzać, to jest nawet dla nich bardzo wygodne, zarządzać swoją pozycją płynnościową, tylko robią to bilateralnie z bankiem centralnym zamiast z innymi bankami. Druga hipoteza jest taka, żeby banki komercyjne w sposób strukturalny nie polegały na banku centralnym. No to jest parawne, już po prostu. I w ogóle dowodzi jakiejś schizofrenii. Trzeci argument jest taki, że po prostu rynek jest dobry i lepiej kiedy jest niż kiedy go nie ma. Ja generalnie się zgadzam, byłbym skłonny zgodzić się z trzecią hipotezą. Natomiast nie jest to dla mnie takie oczywiste, że rynek międzybankowy to jest w ogóle rynek. Po pierwsze, skoro rynek jest taki dobry, że zawsze lepiej jest niż kiedy go nie ma, to dlaczego nie ma takiego rynku intraday, na którym banki mogłyby sobie pożyczać środki w ciągu dnia? To znaczy pożyczam komuś rano i dostaję zwrot przed zakończeniem dnia. Nie ma żadnych infrastrukturalnych, nie ma technologicznych przeszkód, żeby taki rynek się wykształcił. Jest jeden powód, dla którego taki rynek nie istnieje. Tym powodem jest to, że bank centralny daje kredyt na 0% intradayowo, czyli śróddziennie bankom komercyjnym. To znaczy, że nie wymaga żadnego, że koszt pożyczenia pieniądza od banku centralnego rano i zwrócenia wieczorem jest zerowy. No więc trudno oczekiwać, że w takiej sytuacji ktokolwiek będzie pożyczał innemu prywatnemu kontrahentowi środki, no jeżeli tamten może dostać za zero od banku centralnego, prawda? No jest to, i to jest jeden powód, dla którego ten rynek nigdy się nie wykształci. No więc jeżeli rynek jest taki wspaniały, no to dlaczego nie istnieje rynek intraday? No rynek intraday nie istnieje dlatego, że banki centralne uważają, że to by było zbyt niebezpieczne, żeby on istniał. No ale skoro jakoś wyeliminowaliśmy rynek intraday, no to może pójść krok dalej i wyeliminować rynek międzybankowy. No bo jeżeli jakoś żyjemy z tym, że śróddziennie banki nie mogą sobie pożyczać środków, no to dlaczego mielibyśmy nie poradzić sobie z sytuacją, w której banki pożyczają sobie środki na dłuższy okres? Koszty rynku międzybankowego. To jest tak, że a priori postulat, żeby zlikwidować ten rynek, nie jest wcale taki trywialny, no bo ten rynek ma jakieś koszty. Zresztą tak samo banki komercyjne, banki centralne odwołują się do tego argumentu, mówiąc o tym, dlaczego rynek intradayowy, czyli ten śróddzienny, nie może istnieć. No bo po prostu to by było zbyt kosztowne. No ale rynek taki międzybankowy, funkcjonujący, to też są koszty. No te koszty, tutaj ja wybrałem tylko parę no takich bardzo sugestywnych, które łatwo można sobie wyobrazić. No, trzeba zapłacić 25 tysięcy złotych za przystąpienie w ogóle do systemu, za podpięcie do tego systemu europejskiego. 4 tysiące na kwartał prawie się płaci się za prowadzenie rachunku i 5 zł za realizację każdego zlecenia. Może to nie jest jakieś porażające, biorąc pod uwagę, że się wymienia kwoty tam, że do 150 milionów, ale się kumuluje. 0,3 punkta bazowego trzeba zapłacić od każdej transakcji zawieranej przez brokera, czyli jakiegoś pośrednika. Czyli to jest około 450 zł przy przeciętnej wielkości depozytu 150 milionów. Jak się to pomnoży przez liczbę transakcji dziennie, około 200 w ciągu tygodnia, roku, no to się już nadbudowuje. 1500 trzeba zapłacić za dostęp do platformy mailingowej, minimum.
No, trzeba zatrudnić ludzi oczywiście, to jest też nietrywialne. Trzeba zatrudnić jakichś dwóch dealerów tego rynku, jakiś ludzi ryzyka, jakiś back office czy jakąś księgowość, kto będzie te transakcje zapisywał, monitorował, rozliczał i tak dalej. Trzeba uzbroić stanowiska pracy, wyposażyć, trzeba płacić pensje, ZUS-y, o których dzisiaj rozmawialiśmy i tak dalej, i tak dalej. Postawić całą infrastrukturę wewnątrz banku. Wszystko to są koszty, które potencjalnie, być może ta alokacja zasobów jest kompletnie bezsensowna, no bo płacimy, czy banki płacą, czy system gospodarczy alokuje środki na coś, co być może nie ma zbyt wielkiego sensu. No i tutaj jest odpowiedź zaczerpnięta z ekonomii klasycznej. Dlaczego rynek jest dobry? To jest taka jakaś ogólna, która mi się nazywa. No, rynek jest, to jak się otworzy książkę podręcznik do mikroekonomii Hala Bojana, to tam jest taki argument, że rynek z grubsza, ja oczywiście tutaj parafrazuję, ale rynek jest fajny, bo pozwala znaleźć cenę, która maksymalizuje nadwyżkę producenta i konsumenta. To jest ta nadwyżka, to jest cena rynkowa. Gdyby cena była mniejsza niż ta rynkowa, to nadwyżka konsumenta i producenta byłaby mniejsza. Ja już w tej chwili ze względu na brak czasu się nie zagłębiam w to, ale to jest klasyczny argument mikroekonomiczny, można to w każdym podręczniku znaleźć. Gdyby cena nie była taka jak rynkowa, to byłaby strata, bezpowrotna strata społeczna. Czyli jakby jest ta funkcja odkrywania cen, na którą też zwracają Austriacy. Czyli nie wiem, czy jest jakiś taki znany cytat Hayeka, który mówi gdzieś to, żeby zilustrować to działanie mechanizmu cenowego, mówi o czymś takim, że załóżmy, że gdzieś na świecie pojawiła się nowa możliwość wykorzystania jakiegoś surowca. No i tam dalej opowiada całą tę historyjkę, którą być może wszyscy znają dokładnie, tak, to ceny. Ale generalnie to wszystko sprowadza się, ja już to bardzo uproszczę, do tego, że rynkowa gra popytu i podaży prowadzi do ustalenia się cen, które po pierwsze odzwierciedlają jakąś relatywną rzadkość tych poszczególnych wymienianych dóbr, wskazują krańcowe koszty ich produkcji i ostatecznie umożliwiają optymalną alokację zasobów zgodną z tymi krańcowymi kosztami i relatywną rzadkością. No i teraz to jest moje osobiste spojrzenie na to, jak rynek międzybankowy odkrywa ceny w takim hajkowskim ujęciu. No więc tak, to jest pierwszy etap odkrywania ceny. To jest drugi, uwaga, dalej odkrywa, jeszcze i uwaga, no i proszę, odkrył, jest cena, optymalna. No i jak tutaj po prostu, jak to można powiedzieć, że rynek międzybankowy umożliwia odkrywanie jakiejkolwiek ceny? Nie ma nic do odkrycia, rada pieniężna spotyka się raz w miesiącu, i mówi to wszem i wobec jeszcze czyni starania, publikując nagrania z konferencji prasowych na stronie internetowej, żeby do wszystkich możliwych, do podmiotów gospodarczych, nie tylko podmiotów finansowych, to trafiło. Jakby odkrywanie takiej ceny nie jest dużym wyzwaniem, można powiedzieć, tak? I pozostałe argumenty neoklasyczne na rzecz rynku międzybankowego też się mają nie lepiej, bo jak się popatrzy na zmiany poziomu stóp procentowych overnight, to one nie mają żadnego związku absolutnie ze zmianami kosztów krańcowych produkcji tej płynności, czy tego dobra, którym jest gotówka, pieniądz gotówkowy. No, współczesna produkcja pieniądza wygląda tak, jak pokazałem na tym poprzednim screenie z Reutersa. No, wygląda tak, że bank centralny pokazuje, jaki jest dzienny stan rachunków banków komercyjnych prowadzonych przez siebie. Dopisanie dla niego jednego zera w tą czy w tamtą, to jest koszt krańcowy zerowy. Nie ma tutaj, nie ma możliwości takiej, żeby zmiany stóp procentowych pokazywały jakiekolwiek zmiany relatywnej kosztów krańcowych produkcji i tak dalej. Nie ma też jakby absurdalne jest mówienie o tym, że ustalając poziom stóp procentowych, bank centralny dba w jakimkolwiek sensie o nadwyżkę. Ojku, konsumentów, ale trochę później zacząłem. Ja już to uwzględniłem. Zobaczę, ile mam slajdów. Jeszcze tylko dwa, dobra, to już kończę. Nie ma też sensu mówić o tym, że bank centralny dba o nadwyżkę producentów i konsumentów, bo bank centralny jedynym, czego się kieruje, ustalając, i zresztą jest pod tym względem całkowicie transparentny i mówi to wprost, że kieruje się tylko i wyłącznie inflacją, to znaczy poziomem inflacji. Znaczy te 100% ustawy są na takim poziomie, żeby maksymalizować szansę osiągnięcia inflacji w średnim horyzoncie. Więc tutaj jest
Ja mam takie wrażenie, że ten rynek międzybankowy to ma tyle wspólnego z rynkiem, co mniej więcej wieś z wsią Potiomkinowską. Co to był Potiomkin, to pewnie część osób wie, może nie, kto był książę Potiomkin, to był taki no, faworyt carycy Katarzyny, który podczas inspekcji Krymu przez Katarzynę pod koniec XVIII wieku tak przygotował wszystko, żeby tam wyglądało, ponieważ była aneksja Krymu do Rosji, to książę Potiomkin tak to wszystko przygotował, pomalował, no takie malowanie trawy, prawda, wstawianie chałup, jakieś czyszczenie ludzi, którzy tam byli, więcej tak to wyglądało, postawiał wsie, których nie było de facto i tak dalej. No i trochę tak samo jest z tym rynkiem, znaczy, moim zdaniem nie można tak do końca powiedzieć, że to jest rynek. Natomiast moje prywatne zdanie jest takie, że mimo, że ten argument, że to tak naprawdę nie można mówić, że ten rynek to jest taki sam rynek jak rynek na samochody, czy sól, czy cokolwiek, to jednak trzeba być świadomym, że znaczy ja bym nie wypisywał na sztandarach postulatu, a może inaczej, ja już zaraz zakończę, a ty zadasz mi pytanie, czy ja wobec tego uważam, że należy, ja uważam wobec tego, że należy zlikwidować ten rynek. Należy zlikwidować rynek międzybankowy. A bardzo dziękuję, że pan zadał takie pytanie. Właśnie bardzo ciekawe pytanie. Otóż uważam, że jednak może to byłoby przedwczesne. W tym sensie, że nawet jeżeli rynek międzybankowy nie do końca przypomina rynek jako taki, to jednak trzeba być świadomym, że koszty takie społeczne, zagregowane, jakkolwiek to rozumieć, koszty likwidacji tego rynku też jakieś będą. To znaczy moim zdaniem to, co się dzieje na rynku, to jest jakieś, ma miejsce mimo wszystko jakiś konkurencyjny proces wyceny, może nie tyle rzadkości tej płynności, czy krańcowych kosztów jej produkcji i tak dalej, ale ma miejsce jakiś konkurencyjny proces ceny ryzyka. Ryzyka kontrahenta, no bo tak jak powiedziałem, żeby jeden bank pożyczył drugiemu bankowi środki, no to musi mieć jakichś ludzi od ryzyka. Oni jakąś najbardziej nawet prymitywną robotę muszą wykonać, żeby ustalić chociażby limit na ten drugi bank. To znaczy muszą, w każdym banku obowiązują takie progi, które z góry mówią, jakiemu bankowi wolno ile pożyczyć, po jakiej stopie i tak dalej. Także jakby ten, oczywiście można mieć wątpliwości, jak bardzo skuteczny i efektywny jest ten proces, ale jednak moim zdaniem on jakiś tam jest. I to wyraźnie widać, jak się popatrzy na takie dane transakcyjne, jak poprzyglądać się tym stopom rynkowym, jak przeprowadzić taką prostą analizę statystyczną. To się bardzo łatwo, bardzo szybko okazuje, że koszt pieniądza, po którym finansują się banki bardziej ryzykowne, jest znacznie wyższy od tego, po którym finansują się banki mniej ryzykowne. Albo banki nawzajem znają swój biznes i widzą to. I chodzi o to, że gdyby bank centralny zastąpił rynek międzybankowy, to te wcześniejsze ekspozycje między prywatnymi kontrahentami wsiorbałby do swojego bilansu. To nie jest tak, że znikłaby potrzeba dokonywania ryzyka kredytowego. Znaczy on tę analizę wykonywałby bank centralny, tylko że trzeba mieć świadomość, że nie jest to, po pierwsze nie byłby to proces w żaden stopniu konkurencyjny, a po drugie nie byłby to proces, w którym powiedziałbym przewagę ma konkurencyjny, czy jakąś taką przewagę konkurencyjną ma bank centralny. Wręcz przeciwnie, no, bank centralny nigdy się tym nie zajmował i nigdy i do tej pory się nie zajmuje, nie ma ekspertyzy. No a jak podstawowa taka ricardowska nawet analiza podpowiada, że jak się byt czy podmiot, jak się zajmuje czymś, w czym nie ma konkurencyjnej przewagi, to robi to albo drożej, albo gorzej. Drożej w tym sensie, że są większe koszty społeczne, musi więcej ludzi zatrudnić, a gorzej w tym sensie, że nie wiem, no implikowane prawdopodobieństwo zdarzenia kredytowego jest po prostu wyższe. Dobra, czy rozwinąłem pana pytanie? Tak. Rozwinąłem wątpliwości. Dziękuję. Tak. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Mamy pytania, myślę, że poradzimy sobie bez wędrowania mikrofonu, proszę bardzo. Zaczy, potem że ja zacznę, bo jako w życiu swoim robiłem wiele rzeczy i taki przypadek sprawił, że też miałem okazję pracować w dealing roomie, nie jako zresztą w banku BPH, chociaż nie jako dealer, ale powiedzmy asystent dealera. Generalnie ja w tej prezentacji wynotowałem sobie, że dwa podstawowe pytania. Dlaczego istnieje rynek międzybankowy? Czyli po co ci ludzie
między sobą się wymieniają tymi pieniędzmi i drugi, dlaczego nie ma transakcji intraday. I ja znam odpowiedź na to pytanie, ponieważ tak naprawdę dealerzy, to chodzi, tak naprawdę to jest, chodzi o pieniądze, prawda? O biznes. Bo w każdym banku jest coś takiego jak departament ryzyka, który pilnuje tego, ile mamy kasy. Czyli nie ma tam przypadków, czyli ile kredytów udzielamy, jakie produkty generujemy, więc oni to pilnują cały czas. Czyli jak cokolwiek chcemy zrobić większego w banku, musimy się zgłosić do ryzyka. Więc oni tego pilnują, ale oni nie mają wpływu na to, co robią ich klienci. Czyli czy spłacają raty, czy robią przelewy, czy wypłacają pieniądze. I w tym momencie między tymi bankami pojawiają się te jakby różnice w pieniądzach, że nam brakuje pieniędzy 30 milionów, ty masz nadwyżkę 100 milionów i zaczyna się robić biznes. Czyli no po co mam trzymać bank, deal, tak naprawdę dealer jest jakby takim ostatnim ratunkiem dla banku, że on pilnuje tego, żeby zagospodarować tą kasę, albo zdobyć pieniądze, jest takim gospodarzem, zdobyć pieniądze, jeżeli ich brakuje. I dlaczego, pytanie, dlaczego oni nie pożyczają w NBP-ie? Bo każdy może, tak jak tutaj słusznie powiedziałeś, że przecież każdy może, każdy bank ma prawo czy złożyć depozyt w NBP, albo zaciągnąć dług, jeżeli potrzebuje. Tylko jest jeden problem, że to jest renoma banku. Jeżeli te transakcje wszystkie są widoczne, jeżeli ci dealerzy wszyscy się znają, oni są na ty. Więc jeżeli on widzi, że na przykład, o kurna, Nordea Bank bierze kasę od NBP-u, to znaczy, że oni mają problem. Więc my z nim nie będziemy robili deali, czyli nie będziemy, pamiętajmy, że to jest tylko jakiś tam malutki wycinek, jest sprzedaż akcji, są obligacje, są produkty i tak naprawdę to funkcjonuje w ten sposób, że więcej, można czasami banki pożyczają na więcej, żeby po prostu wyżej tą stopę niż NBP, po to, żeby nie psuć sobie tej renomy, że u nich nie jest taki problem. Więc to jest tak naprawdę zwykły rynek. I tutaj jest taka zabawa, kto komu pożyczy, trzeba budować swoją wiarygodność, żeby jeżeli będziesz miał problemy, żeby ci chcieli pożyczyć, bo jeżeli ty sięgniesz po pieniądze z NBP, to już wszyscy od razu patrzą, mówi, kurna, u nich jest chyba naprawdę źle, już idę do tego Jaśka z przodu z obligacji i mówię, ty nie uważaj na nich, bo oni mają jakieś problemy z płynnością, nie rób za bardzo z nimi deali. Tak naprawdę o to chodzi. Ja twierdzę, że dealing room i ten rynek naprawdę świetnie pokazuje, kiedy są problemy w branży bankowej i które banki mają problemy. A dlaczego nie ma transakcji intradayowych? No bo są eliksiry, prawda? Ludzie generalnie trzymają pieniądze przynajmniej na jeden dzień. Czyli jeżeli zrobią mi przelew, przecież jest coś takiego jak eliksir. Nie wiem, czy to jeszcze dzisiaj tak funkcjonuje, ale to jest, nie wiem, czy wiecie, ale te wszystkie transakcje są na jednej dyskietce zapisywane. To znaczy w Nordea Banku było tak, że wszystkie przepływy między bankami były zapisane. Przyjeżdżał kurier do Nordea Banku, pani wgrywała te wszystkie transakcje, przekazywała mu dyskietkę i on jechał do... To już jest zmienione, to internetu wpuszczają teraz. No ale to 5 lat temu, to już też był internet, a tak nie funkcjonowało. Ale generalnie na samym grzegu wprowadzić te gwiazdkowe przelewy. Ale generalnie, znaczy to też funkcjonuje i dlatego po prostu nie ma takiej potrzeby intraday. Na cały rynek, już będą między wszystkimi bankami. To możliwe, ale generalnie to nie ma, po prostu nie ma takiej potrzeby intradayowej, no prawda? Okej, to... To ja po kolei może odpowiem. Znaczy pierwsze pytanie jest z tą stygmą, tak? Czy tam stygmatyzacją, jaka jest związana, czy napiętnowaniem, jakie jest związane z pójściem do banku centralnego. Jasne, coś takiego jest i rzeczywiście nawet w czasie tego, powiedzmy, można powiedzieć, że w czasie kryzysu nawet to zjawisko się intensyfikuje, no bo jakby wrażliwość czy uwaga jest podwyższona, no ale to tylko obowiązuje dlatego, że koszt pożyczenia pieniądza z banku centralnego jest wyższy niż rynkowy. Ten kredyt w banku centralnym. Wrócimy na chwilę. O, jesteśmy tu. Kredyt lombardowy, ta pożyczka, taka ostatnia instancja, jak to się mówi, w banku centralnym, no to proszę spojrzeć, zobaczcie, ile to jest powyżej stóp rynkowych, tak? One są gdzieś tutaj. Kredyt lombardowy jest znacznie powyżej, więc jeżeli ktoś przychodzi, to nie jest wcale tak, że to widać, znaczy, bo bank centralny pokazuje. Jeszcze raz wrócę do tego slajdu. Bank centralny pokazuje
zagregowane stany rachunków, znaczy stany rachunków, wykorzystanie depozytu i kredytu lombardowego. Że on tu nie podaje, kto pożyczył te środki. Jasne, tam, że dealerzy mogą się może od siebie między sobą dowiedzieć, no ale znaczy dealer z banku, który... To wszystko jest wiadomo. Dealer z banku, który brał kredyt lombardowy, no nie będzie potrzebny, o tym opowiadał. Pod warunkiem, znaczy jasne, to się może wydać, rzeczywiście plotki krążą i tak dalej. Ale nie, bo mamy dwa aspekty, mamy te przepływy, tak naprawdę każdy wie, komu brakuje ile pieniędzy. Nie, nie, dealerzy nie widzą zagregowanej pieniędzy, bo oni widzą swoje właśnie, to jest ten podstawowy problem, że oni, bo to bank centralny publikuje zagregowane, czy prognozę płynności, bo to mówi ile się spodziewa, że będzie stan rachunków wszystkich banków, że oni, na tym trochę cała ta gra polega, że oni jakby nie wiedzą jaka jest pozycja drugiego banku, czy oni mniej więcej mogą, oni często nawet bardzo nie wiedzą jaka będzie ich pozycja na koniec dnia, ale to do tego przejdę zaraz, natomiast chciałem jeszcze skończyć ten problem stygmatyzacji. Jego by nie było, gdyby stopa lombardowa była równa stopie depozytowej. Bo wtedy wszyscy by przychodzili do banku centralnego. Jakby tego problemu stygmatyzacji, napiętnowania by nie było, jeżeli stopa lombardowa. Zresztą nawet w czasie kryzysu, kiedy banki, na przykład Bank Anglii zrobił taki numer, że chciał wyeliminować właśnie to, znaczy wiedział, że są banki, które mają problemy, i wiedział jakby z takiego market intelligence pewnie, czyli dowiadywał się jak to, znaczy, że miał podejrzenia, że są banki, które mają utrudnione finansowanie na rynku, ale boją się przyjść do banku centralnego. No i zrobił coś takiego, że niesymetrycznie zawęził ten korytarz, to znaczy tę stopę lombardową, tak chyba zrobił to samo. Położył na tej stopie podstawowej. No i jakby wówczas nie ma różnicy żadnej, czy ktoś uczestniczy w standardowych przetargach, które się odbywają codziennie, czy przychodzi coś pożyczyć na koniec dnia. Więc moim zdaniem ten problem stygmatyzacji by zniknął w takim przypadku eliminacji rynku, czyli tego wprowadzenia tego zdrowego korytarza. A druga kwestia z tym rynkiem intraday jest taka, że moim zdaniem jest tak, że to zresztą widać jak jest wykorzystanie, no bo to nie jest tak, że rynku intraday nie ma, on jest, tylko to jest rynek, w którym z jednej strony mamy banki komercyjne, a z drugiej strony bank centralny. I widać, że jest wykorzystanie takiego kredytu technicznego, śródziemnego. Jest duże. Ono wynika z tego, że na przykład do utrzymania rezerwy obowiązkowej, do którego są zobligowane wszystkie banki, liczą się środki na sam koniec dnia. To znaczy jakby zamknięcie rynku i bank centralny patrzy. A sesja rynkowa trwa te jednak 8 ponad godzin. Więc to jest tak, że bank może rano, znaczy może się spodziewać, że na wieczór dostanie środki, bo na przykład jest, czy może się spodziewać na wieczór dużego wypływu, bo załóżmy musi zrealizować, bo to jest deadline, musi zrealizować płatności podatkowe na rzecz Skarbu Państwa na przykład, czy jakiegoś innego podmiotu. W każdym razie generalnie, już nie wchodząc w szczegóły, może się spodziewać, że wieczorem dostanie zastrzyk środków, ale może na przykład dealerzy jednego banku mogą do drugiego zadzwonić i powiedzieć, słuchajcie, to kiedy nam wyślecie, my potrzebujemy kasę, a oni powiedzą, no my to zrobimy na koniec dnia, bo my sami jeszcze nie dostaliśmy. Więc jakby tworzą się takie, mogą się tworzyć takie zatory, które i dla takiego banku, który musi sam wysłać środki, ale nie ma ich i spodziewa się, że dopiero dostanie na koniec dnia od kogoś, pójście do banku centralnego i pożyczenie na parę godzin, żeby móc zrealizować tę płatność bieżącą, potem jak dostanie te środki, to zwraca ten kredyt techniczny, to jest jakieś tam rozwiązanie, tylko potencjalnie to mogłoby być rozwiązanie prawdziwie rynkowe, w tym sensie, że by po prostu pożyczyłby od innego banku komercyjnego, ale nie robi tego, bo za darmo daje to bank centralny. I to jest trochę sytuacja analogiczna, w tym sensie bank wyeliminowałby, jakby bank wprowadził to oprocentowanie kredytu i depozytu na tym samym poziomie, no to zrobiłby de facto to samo. Tak. No to wiadomo, że generalnie bardziej się opłaca złożyć te swoje 100 milionów, pożyczyć innemu bankowi na 4%, niż zdeponować w NBP na 3%. Zawsze ten 1% jest zysku, a z drugiej strony lepiej pożyczyć na 4% niż za 5% od NBP, tak? I mamy ten korytarz, dlatego są to wahania w ramach. Dobra, też tak. Maciek, tutaj potem Michał, tam potem Jaś. Dobrze. Ja chciałem zapytać się o to, bo także spagatelizował tą drugą hipotezę, że banki, że rynek bankowy jest potrzebny po to, żeby banki komercyjne w sposób strukturalny nie polegały na banku centralnym. Jak rozumiem, ta bagatelizacja to
jest mrugnięcie okiem, że w dużej mierze sektor bankowy jako strukturalnie tak czy siak polega na banku centralnym, ale powiedzmy to poleganie też jakoś jest stopniowane. Twoja argumentacja w obronie rynku bankowego tak naprawdę nie jest rozwinięciem tej drugiej hipotezy. No ale... Bo może wzbogacając trochę pytanie, dlaczego na przykład stopa depozytowa nie może wynosić 0, a lombardowa 100%? Dlaczego tego korytarza nie rozszerzyć? Dlaczego nie zostawić stopy? Znaczy, w tym, znaczy, nie rozciągnąć, to, tak? No bo dlaczego mówisz, że nie ma sensu go ściągnąć, tak? Bo to, prawda, to dlaczego go nie rozciągnąć? Nie, ja mówię, że ma sens. Znaczy, ja mówię, że ma sens. A ma sens takie ściśnięcie korytarza, to czego nie zrobić szerszego niż jest, jeszcze bardziej, maksymalnie szerokiego? Można oczywiście zrobić i tak, znaczy pytanie, jaki się ma cel? Chodzi o to, że jak się im bardziej się zwęża korytarz, tym mniejszą zmienność stóp procentowych, znaczy tym bardziej się stabilizuje stopy procentowe, im bardziej się go rozszerza, no tym więcej tego rynku się ma, tym więcej, jak jest im większy rynek, no tym więcej jest też zmienności stawek. I banki mniej strukturalnie by polegały na banku centralnym. I nie wiadomo, czy by mniej strukturalnie, ale wiadomo... Rozszerzyć jeszcze bardziej, nie? No nie wiadomo, czy mniej strukturalnie, wiadomo tylko tyle, że miałyby większą dowolność w kwotowaniu cen. No bo tutaj, no jeżeli jest korytarz, no to nikt nie zakwotuje ceny powyżej tego, no bo w najgorszym wypadku można pójść do banku centralnego. To jakby... Także po prostu miałby większą dowolność w kwotowaniu ceny. Po prostu NBP jest szefem wszystkich szefów. Tak? On ma w nich nieskończoną ilość pieniędzy, tak jest, prawda? I dlatego on decyduje poziom stóp, no może, tak. Może sobie pozwolić na poziom no tak, stóp. Tak, ja zadaję takie pytanie. No. Maćkowi chyba chodziło po prostu o to, że w pewnym sensie twoja argumentacja z rynkiem międzybankowym mieści się w tej hipotezie drugiej, tak? Że... Tak, pytanie, bo były dowody, nawet prezes tych hipotez miał pokazać, że jakby te wszystkie odpowiedzi, które są podawane, no właściwie nie dotykają sedna problemu. No i może jakby dointerpretowanie drugiej hipotezy pokaże, że jednak może ci ludzie co odpowiadają, że nie część z nich rozumie ten problem. Bo jest częściowa wycena ryzyka, tak? Tak, rynkowa. Nie jest. No... W pewnym sensie tak, to znaczy ja zrobiłem to, znaczy w pewnym sensie tak, dając kredyt, jakby kredyt zaufania jakiś można to tak interpretować, natomiast jakby dla mnie jest, znaczy ja uważam, że tego argumentu o, znaczy jest jeszcze daleka droga od tego, no bo potencjalnie niekoniecznie jest coś złego w tym, że banki po prostu w sposób strukturalny polegają na banku centralnym, no bo to i tak ma miejsce. Sektor bankowy w agregacie polega w sposób strukturalny na banku centralnym. Nie każdy bank komercyjny polega w sposób strukturalny na banku centralnym, ale sektor bankowy w agregacie tak. Więc takie rozwiązanie. Maćkowi chodzi o to, że ty argumentujesz właśnie, że lepiej, żeby polegał mniej niż bardziej, mówiąc, że część ryzyka powinna być wyceniana na rynku międzybankowym, a nie na bilansie banku centralnego, tak? No tak. Tak, tylko, no tak, tak, tylko że ten argument dotyczący jakby tych przewag komparatywnych w ocenie ryzyka, bo to nie chodzi tylko o to, że... No bo można by powiedzieć tak. No dobrze, no banki wyceniają sobie ryzyko, no ale widzieliśmy, jak dobrze im szła ta wycena jeszcze w roku 2007 i 2008. Tak świetnie szła, że największe upadły i jakby nikt tego nie widział, tak? Znaczy, gdzie były te... I tak się najtaniej finansowały na rynku jak można. No nikt pewnie nie miał lepszych stawek niż JP Morgan, czy tam Bear Stearns, czy no nie wiem. No pewnie był taki czas, kiedy one dostawały najlepsze stawki. Jakby można powiedzieć, że no... Po pierwsze, znaczy ja uważam, że ta wycena ryzyka jako taka, ona nie jest kluczowa. Ona jest... Fajnie, że ona jest, ale ona dla mojego argumentu nie jest kluczowa, dlatego że po pierwsze pozostałoby bardzo wiele różnych ekspozycji międzybankowych, oprócz tych depozytowych. No nie wiem, są po pierwsze transakcje o dłuższym terminie zapadalności, są transakcje w jakichś instrumentach pochodnych, są... Wszystko to wymaga, są jakieś emisje papierów, długoterminowych, no to wszystko wymaga jakiejś ceny ryzyka. Znaczy ja nie wierzę w to, że sam fakt tego, że są jacyś tam risk managerowie, którzy ustalają jakieś tam limity dla transakcji lokacyjnych na rynku międzybankowym, to powoduje, że jesteśmy dużo bezpieczniejsi. Znaczy może inaczej, że uważam nawet, że gdyby ten rynek zniknął, to dużej straty by nie było, w sensie tego, że jakby to cena ryzyka by nie zniknęła. Mi chodzi o coś innego, mi chodzi o jakby o taki kontrfaktyczny scenariusz, że cały czas, mimo wszystko, tym ryzykiem ktoś musi zarządzać. Mi nie chodzi o to, że ktoś, że
I chodzi o to, że robi to ktoś, kto ma w tym, nie ma w tym komparatywnej przewagi, bank centralny. Czyli to jest taki trochę ta hipoteza druga z twistem, no, jeśli chcesz. Ja miałem zadać identyczne pytanie. Pan, proszę. Znaczy ja się dobrze rozumiem, bo wydaje mi się, że może istnieć jeszcze jedna, czwarta powiedzmy hipoteza, tak, dla której w ogóle bank centralny pozwala na istnienie tego korytarza. I przynajmniej jeśli dobrze zrozumiałem, jak to wszystko wygląda, to czy nie jest tak, że bank centralny, obserwując wahania w tym korytarzu, no bo te wahania wynikają, prawda, jednak z realnych transakcji, tak? Z tego, co ludzie robią, wpłacają i tak dalej, jak to wszystko wygląda. Więc czy obserwując wahania w tym korytarzu, w którą stronę jakby one idą, czy to nie jest tak, że bank centralny częściowo jest w stanie odkryć lub preferencje ludzi w ogóle do trzymania pieniądza? I na tej podstawie też może być to jeden z argumentów, w sensie jeden jakby z czynników, na podstawie których ustala też cel inflacyjny. W sensie... Rozumiem pytanie, natomiast... znaczy powiem otwarcie, że nie wiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem w ten sposób. Wydaje mi się, że... wydaje mi się, że tam jest zbyt wiele... Nie wiem, tak intuicyjnie bym powiedział, że tam jest po prostu zbyt wiele takich przypadkowości. Trudno z tego cokolwiek wyciągnąć, no bo co znaczy, tak naprawdę... Nie wiem, jakby cofnąć tam... nie, chyba tak. O, tutaj, tak, dokładnie. Bo można zauważyć pewien, tak, prawda, powiedzmy, trend, no... Od tutaj gdzieś, styczeń 2009 chyba to jest, tak? Tak. Kiedy stopy spadły, ale jednocześnie praktycznie wszystkie transakcje są zawierane poniżej... Znaczy, mówiąc tej stopy to celowej, rzeczywiście, tak? Znaczy, okej. Znaczy, zgadzam się, że może być tak, że patrząc na szereg stóp procentowych, tak jak one wyglądały, tak jak mówisz, można coś wywnioskować, no i rzeczywiście z tego można coś wywnioskować, no to jest akurat, znaczy mogę to powiedzieć, bo to wiceprezydent to powiedział publicznie, więc no to też wypada, że to była świadoma polityka, która polegała na wprowadzeniu modyfikacji standardowego tego reżimu operacyjnego, takiej modyfikacji, która polegała na tym, że operacje otwartego rynku dokonywały się z pulą. To znaczy jakby była... Znaczy, może inaczej, bank centralny celowo zostawiał w systemie, czy celowo zasilał system międzybankowy większą ilością środków, niż było potrzeba. I nie przyjmował tego, jakby nie przyjmował tego z powrotem, dlatego że uważał, że Ministerstwo Finansów ma duży problem ze sprzedażą bonów, bonów swoich skarbowych. Nie ma popytu, inwestorzy, to jest, pamiętajmy, styczeń, kwiecień, pierwszy kwartał 2009, czyli zaraz po upadku banku Lehman Brothers, panika na rynkach, ucieczka inwestorów zagranicznych z Polski. No i bank centralny uważał, że Ministerstwo Finansów może mieć problem ze sprzedażą swoich papierów skarbowych. Rzeczywiście, znaczy nie wiem, nie potrafię ocenić, w jakim stopniu to wynikało z jakichś ustaleń, prawda? Tego nie chcę tutaj nikomu sugerować. Natomiast no, taka była otwarcie polityka, żeby zostawiać więcej kasy w systemie, żeby banki, które nie mają z tym co zrobić, ładowały to w papiery skarbowe. Więc jakby coś można rzeczywiście wnioskować, zgadzam się. Natomiast no nie wiem, w jakim stopniu można to wykorzystać do przyznaję, musiałby to się zastanowić nad tym, że w jakim stopniu to wykorzystać do analizy preferencji. Że jaś potem Staszek. Czy moje pytanie już padło? Aha, to Staszek. Ja mam takie trzy sprawy trochę a propos tych pytań, które padły po prostu. To znaczy, po pierwsze, w kwestii tej strukturalnej zależności od tego, nawet w tym korytarzu, jakbyśmy go zrobili 0-100%, no to dalej jest masa innych narzędzi, którym można nie tylko korytarzem kredytowo-depozytowym, tylko otwartym rynkiem, tak dalej, dalej strukturalnie uzależniać to, co będzie się działo na rynku od tego, co zrobił bank centralny, nawet abstrahując zupełnie od korytarza. Druga rzecz to jest a propos tego obserwowania, co się dzieje właśnie w tym korytarzu. To nawet gdybyśmy mieli ten twój hipotetyczny korytarz zerowy, to dalej można monitorować, czy jest wyższy podaż, czy popyt. Nawet przy zerowym korytarzu, przy obrotu, tak. Czy chętniej biorą, czy chętniej udzielają. Czy dalej tak. Można korzystać z tej takiej pararynkowej, powiedzmy, wiedzy i odkrywać sobie, co tam się dzieje.
I tak, i na koniec pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy, że ten właśnie twój wykres chyba jest najlepszym dowodem na ten twój argument z ostatniego slajdu, że faktycznie następuje zarządzanie ryzykiem, no bo skoro nagle mamy to przechylenie się w dół poniżej, wcześniej mieliśmy wyskoki wyżej niżej, to znaczy, że faktycznie następuje wewnętrzna wycena ryzyka wewnątrz korytarza. Tak, znaczy to ja nie mam wątpliwości, ale znaczy wiem, że to jest jakby argument historyczny, nie chcę jakby go generalizować świat tego, że mówię do Austriaków, ale jak się podda dane transakcyjne, to znaczy jak się podda dane z poszczególnych transakcji, jak się popatrzy na takie dane, ma na przykład NBP, z poszczególnych transakcji, jakie są zawierane pomiędzy konkretnymi bankami, konkretnymi bankami, to można to bardzo precyzyjnie, statystycznie, z dużą dozą pewności ustalić, że jakby ten wzorzec jest nieprzypadkowy. Bardziej ryzykowne banki, czy to patrząc na przykład, nie wiem, takie dane jak odsetek kredytów zagrożonych, które w danym banku są, albo na przykład relacje pożyczanej kwoty na rynku do posiadanych kapitałów, albo różne takie wskaźniki ryzykowności właśnie, to zdecydowanie jest taki wzorzec, który jakby nie wydaje się wynikać, nie wydaje się czysto przypadkowy. Ale to chyba nie masz co się ostrzegować, to chyba a priori też to ma sens. Tak. Chodzi mi o to, że tutaj wchodzimy w pytanie jakby oczywiste, po co jest w ogóle ten korytarz? No to naprawdę wystarczy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w banku lokata jest niżej oprocentowana od kredytu. I z tego samego powodu jest korytarz w NBP, żeby NBP generował jakieś zyski, tak? Na innych bankach. Taka jest prawda. To tak samo funkcjonuje. To jest bardziej o politykę chodzi, żeby. Nie! Wiesz, NBP generuje zyski, prawda? Na koniec. To jest generalnie słuszny argument. Moim zdaniem on. Tylko, jest... że no, tutaj mamy aspekt, że prawda, NBP jest monopolistą, no, ale tylko, że... załóżmy, że no, część tego swojego zysku rzeczywiście generuje na tych bankach. Nie, znaczy, bezsprzecznie rozumiem. Znaczy, jeżeli się nie stosuje zasady kup tanio, sprzedaj drogo, to się nie robi pieniędzy, zarabia, zgoda. Tylko, że jakby doktryna mówi tyle, znaczy, wiadomo, no co to, czy to jest nasza decyzja, że chcemy się nie przejmować, czy nie, no ale doktryna mówi tyle, że jakby jest taki, jak to się mówi, mur chiński pomiędzy dwoma pionami działalności banku centralnego, działalnością inwestycyjną i działalnością, która sprowadza się tylko i wyłącznie na realizacji polityki pieniężnej. Znaczy, ta działalność inwestycyjna to jest inwestycja rezerw walutowych, robienie operacji na posiadanych przez NBP rezerwach i na tym bank centralny stara się zarabiać. Natomiast jakby jest bardzo wyraźnie powiedziane, że nie stara się zarabiać na prowadzonej przez siebie, czy na tych narzędziach prowadzonej polityki pieniężnej. Jakby potencjalnie środków nadużycia jest bardzo dużo, dlatego że bank na przykład desygnuje, bank centralny desygnuje. Jest taka kategoria dealer rynku pieniężnego. To są takie wyróżnione banki, które no, tam wykazały się dużą aktywnością na rynku, spełniły jakieś tam jeszcze kryteria. No i oni na przykład mają taki bonus zostają, że na przykład jak NBP chce zrobić interwencję walutową albo chce sprzedać waluty, to najpierw odzywa się do tych swoich dealerów rynku pieniężnego, to znaczy najpierw na przykład jest tam lista, można sobie wejść, to jest jawne. To jest Bank Chyba Gospodarki Krajowej, czy to BGK chyba? Być może BGK też tam jest, pewnie jest BRE, pewnie jest parę jeszcze innych. Tak? No ale jakby te banki, jeżeli bank widzi, że przychodzi do niego NBP i chce wymienić, nie wiem, tam kilkaset milionów czy miliardów euro, no to potencjalnie może przewidzieć, co się będzie działo z kursem, jeszcze jak rozpuści dobre plotki, że NBP robi interwencję, jak się dobrze spozycjonuje, duże pieniądze może zarobić, więc jakby jest jakaś logika w tym, żeby oddzielać tę politykę pieniężną, która ustala dealerów rynku pieniężnego od tej polityki inwestycyjnej. Ja mam ostatnie pytanie. Jak twoim zdaniem wyglądałby rynek międzybankowy, gdyby były 100% rezerwy na depozyty?
Oto jest pytanie. Zresztą zrównanie tych stóp zabiło rynek. Zrównanie tego korytarza by zabiło rynek międzybankowy, kredytów i pożyczek. I tak naprawdę dla zwykłych ludzi też te spready by musiały się całkowicie zbliżyć. Rynek międzybankowy to nie jest arbitraż kreacji pieniądza tak naprawdę. Zastanawiając się nad tym pytaniem z tymi rezerwami. To jest super. Ta rezerwa 100% miałaby obowiązywać wszystkie pasywa banku? Nie, depozyty. Depozyty, to rynek mógłby wciąż istnieć, tylko pewnie by na pewno by się zmienił i nie wyglądałby dokładnie w tej samej postaci. Myślę, że jakoś by... Muszę się zastanowić. A Maciu, z Maciekiem nie trzeba byłoby dalej rolować dłuższych długów? Tak, to jest taka odpowiedź, która mi się pierwsza że powiedzmy takie lokaty dalej byłyby, jak długo by dalej istniały transakcje, powiedzmy, że przychodzisz do banku i zostawiasz środki na rok, no to bank może te środki zalokować dalej. No jak długo istnieje taki podział na rynku bankowym, że są banki, które dzięki rozbudowanej sieci placówek pozyskują głównie te środki, czyli tam biorą te środki roczne i przekazują je bankom, które mają z kolei lepszą infrastrukturę, załóżmy do dealingu, i one są takimi pośrednikami pomiędzy tymi, które z kolei udzielą kredytu, ale jakoś tam mógłby dalej funkcjonować. Obroty byłyby dużo mniejsze. Na pewno, no tak, tak. Ja twierdzę, że jeżeli tak by było, to by nikt nie brał, banki już by nie sprzedawały lokat terminowych, tylko na przykład w formie obligacji. Obligacje, tak, bardzo mocno. Zawsze by obeszły ten sposób, to ograniczenie w jakiś sposób. No tak, ale wtedy to nie byłyby depozyty, nie? Certyfikaty depozytowe. Ale pieniądze nie mieli, żeby robić akcje. Niekoniecznie obligacje, certyfikaty depozytowe, tylko terminowe. Jakie tak robi? Akcję kredytową z obligacji przecież zasila tak naprawdę. Dobrze. Czas nam niestety się kończy, temat ciekawy. Zapraszam na krótką przerwę, dosłownie 5-minutową. Nawet nie ma co wychodzić z sali, Janek się przełączy od razu na stołu. Ale w stanie prostować kości.